Hej, tu Simomaniaczek, witam was w kolejnym odcinku z gry SimCity. Dzisiaj oczywiście nasze miasto, które zaczęliśmy w tamtym odcinku. Jak widać, rozwój naszego miasta jest duży i widzę, że no, coraz lepiej jest. Coraz lepiej z budynkami, coraz lepiej z mieszkańcami, coraz gorzej z budżetem. Już jest lepiej. Tak, mówię, coraz gorzej z budżetem, a tutaj nagle budżet nam się odnawia. Nasi tutaj turyści przybywają. Ja muszę wam powiedzieć, że ja tutaj nie grałem. Oprócz tego, że po prostu grałem sobie na swoim mieście, tym dużym i innym. Czekajcie, mamy dołączone drugie miasto. To jest moje miasto turystyczne. Do tego miasta my kupujemy temu miastu wodę. To znaczy nie. Tak. Turyści do nas z niego spływają. Czekajcie, czy ktoś kupuje od nas wodę? Nie, ale ja kupowałem tam z Tauris Bend wodę. To jest właśnie miasto turystyczne moje drugie, ponieważ tamto miasto jest... To nie będzie miasto turystyczne. Może będzie takie pomieszane. Jednak sobie to miasto, które teraz budujemy, będzie pomieszane. Tamto będzie turystyczne, bo tamto jest już bardziej rozplanowane jako te turystyczne. W następnym odcinku tam pójdziemy. Dzisiaj jeszcze trochę pogram i może je trochę rozwinę. A dzisiaj, moi drodzy, nasze miasto Mad Bend 17567, coraz więcej. Mamy miejscowy monument i dzisiaj dodamy sobie jeszcze jedną atrakcję turystyczną. Tak jak postanowiłem, dodam dzisiaj sobie kasyno. Nie, kasyno mam w tamtym mieście. Kasyno bardzo duże zyski czerpie, naprawdę. Ja tam zarabiam dużo na godzinę, także jestem z tego bardzo zadowolony. Atrakcje damy sobie jakiś ten... Park rozrywki nie będę dawał, bo to zajmuje mnóstwo miejsca, to jest dziadostwo. Dam sobie to. Dinozaur Dolly. Starczy jedna atrakcja na razie, nie będziemy się za bardzo wykosztowywać. Ale teraz coś się dzieje. Oczywiście, że dodam jeszcze jedno. I co się dzieje? Sale szkolne zapełnione. I już nie ma. Czyli budujemy ten. Szkołę średnią. I gimnazjum. Mamy na minusie, jesteśmy. Trudno, jakoś to zniesiemy. Jesteśmy na minusie, a podatki są już całkowicie podwyższone. Także ja nie wiem, co mam. Utworzę jeszcze jedną strefę mieszkaniową. To będzie najlepszy pomysł, jak na razie. Utworzymy strefę mieszkaniową. Mieszkaniową, nie wiem, jak to się poprawnie. Tak, żeby trochę tych mieszkańców przybyło, to jednak, wiecie, akurat koszt ten... Podatki wzrosną trochę, to nie wzrosną, tylko po prostu będzie więcej mieszkańców, będzie ich więcej płacić podatki. No, także już ja tutaj tworzę. Czy ja i tutaj powiększę tą strefę komercyjną. I jeszcze tutaj dam kawałek drogi. On jest ten krzywy. A, dobra, trudno. I tutaj też powiększę. Przynajmniej trochę nam spadnie. Co się dzieje? Jest to problem z tyłami. Już tak szybko? No ja stawiam niechętnie, bo pieniędzy zaczyna mi brakować jednak. Jak niedobory pracowników? Już się buduje przecież. Strefy mieszkaniowe się budują. Mieszkaniowe, Boże, nieważne! Mateusz, nieważne. O. Zwarcie elektryczne, o nie. Już po wszystkim. Także nasze miasto się w miarę normalnie rozwija. Coś jeszcze będziemy robić? Nie, na razie nic nie chcą. Patrzymy, jak się rozwija tutaj ta strefa. Już się nie mogę doczekać, moi drodzy, aż pierwsze wieżowce się zaczną budować. No wiem, ale to jeszcze nie ta pora. Czekajcie. Mało zarabiamy. O, tak. Ja to chciałem. Tak, ja to chcę. Ropę naftową będziemy mieli. Będziemy przynajmniej jakąś kasę dostawać. Wiercenie. Tak jak mówię, ja mówiłem, że to nie będzie miasto przemysłowe, no ale jednak, żeby trochę tej kasy było, no to trzeba. Źle to rozplanowałem. Skąd dziewię wiatr? W tamtą stronę, czy w tamtą? Którą? W tamtą?
kurde, będzie im to wiało. Ten płomień będzie im tam wiał. Dobra, trudno. Już, jeszcze im dodam te dwa kiwony. I jeszcze jedną tą furgonetkę. I obok postawię zaraz ten... skład handlowy, albo tutaj go postawię. O, już jest dobrze. To jeszcze jedną furgonetkę postawię. O, już się nie wykosztowywuje. Dobra. Tak, tutaj jak to nam wejdzie... Nie to. O, to. Eksportujemy. Będziemy eksportować olej surowy. Chcę trochę tej kasy. Jak przynajmniej będziemy mieli to, to już nie będę musiał się martwić, że po prostu wiecie. Że jak będziemy na minusie, to pieniądze będą nam się tracić. Także teraz to już nie będą nam się tracić pieniądze. Będę musiał o rozplanowaniu inaczej tej strefy mieszkaniowej teraz. Te hotele wszystkie, to się zacznie potem budować i to się zrobi, wiecie, zamieszanie. Pełno taksówek będzie i nie wiadomo jeszcze czego. O, a tutaj mogę dać strefę komercyjną. Tak, fajnie, żebym postawił to. O, to tutaj rozbuduję. Wiem, co zrobię. Mam pomysł. Zrobię park. Tutaj popostawiam takie parki wzdłuż ulicy. O, właśnie. To jest dobry pomysł. Tak, ja tutaj popostawiam parki. O, tak chciałam. Dobra. Jeszcze raz ten park muszę postawić. O to mi właśnie chodzi. I tu. Zrobię tak na połowę, albo... Nie tak. No! Nie! O tak. Albo tutaj nie mogę. Ja mówię, czemu... Bo tutaj nie mogę. Chcę zostawić trochę na strefę komercyjną też, bo oni mieli jakiś sklepy mieli w pobliżu. Pierwszy raz takie coś robię. Także nie wiem jak to wypali, że tutaj stawiam parki, żeby im, wiecie, nie, dym nie leciał. Jeszcze zrobię tutaj tutaj zrobię, bo zaraz będą się skarżyli, że wiecie. Że ten... Zanieczyszczenie powietrza. Tu. Teraz powinno być już lepiej. Tylko, że to i tak nie wyszło tak, jak ja chciałem. O to mi chodziło. O. Teraz to by mogło być. No, świetnie. Jak tam? O, nie, nie, nie. A tutaj usunę na tych parkach. Zostawić, czy nie? Nie. Chyba trudno. No i teraz przynajmniej coś się będzie działo, a nie. Tutaj bym sobie jeszcze drogę przy ten doprowadził. Tak zrobić, czy nie? Może lepiej, żebym tak zrobił, to przynajmniej nie będzie się tam... O, jeszcze tutaj dostawię. Jeszcze jeden parczek. I będzie dobrze. Kurczę, tutaj tak nierówno. O, to jeszcze to dostawię. I teraz jest dobrze. Fajnie to wygląda. Muszę tak częściej robić. Szkoda, że w tamtym swoim wielkim mieście nie pomyślałam. Dobra, tutaj, mam nadzieję, że tutaj to się sprawdzi. Widzę, że tam jest centrum, to już widać, że tam jest centrum, bo tam są większe budynki, a tutaj jest ten, tutaj są, oj, coś mi lagło, to nic, a tutaj są te, a nie mam, pomyślałam, że jakieś zburzone budynki są, a tutaj nowo powstałe dzielnice są, no, także,
O, co tam? Coś chcecie? Ile to dostajemy w ogóle tej ropy? Dostają tutaj tej ropy, czy nie? Nie wiem. Budują się, to dobrze. Nie rozumiem, czemu ja tutaj tej drogi nie mogę zbudować. To mnie boli, że nie mogę tutaj tej drogi zrobić. Nie mogę. Aleluja, nie mogę. O Jezus. Wykombinuję to w inny sposób. Tutaj ja nie mogę tej drogi użyć. No tak, bo to jestem. Jakiego blisko, zbyt blisko z istniejącego skrzyżowania? Jakiego skrzyżowania? Wiem co zrobię, połączę tą drogę. A nie, ja nie chcę niszczyć skrzyżowania. O, w ten sposób to zrobię. I tutaj automatycznie powiększę sobie tą strefę funkcji. Gdzieś podobno jakieś biura się budują, ja nic nie wiem. W centrum nic się nie dzieje. To dobrze. Zakładają małe biura, coś takiego było. Ale tutaj zasmolone, fuj. Wysłałbym sobie ścieki do Zurbend. Mogę tak zrobić? A tutaj się chyba coś buduje. A nie, to... Wysłałbym sobie ścieki do Zurbend. Dajcie ścieki. Miasto Zurbend nie ma. Ale to co, mam iść do Taurisbend? To pójdę do Tauris. Ja tam mam dużą oczyszczalnię ścieków, także nie powinno być problemu. Dobra, to wyłączcie, bo to się normalnie takie zanieczyszczenia robią. Zaraz Mad Band weźmie, Taulis Band zrobi. Weźmie te ścieki. Już mogę utworzyć tutaj strefę, czy nie? Nie mogę tutaj utworzyć, bo na pewno by się tutaj jakaś fabryka zmieściła jeszcze jedna, no ale... Jak nie? Jak tam z tymi ściekami? Jeżeli będzie nieciekawie... Pękają te ścieki. Pauza. Stop. Te ścieki pękają. Przecież to będzie zanieczyszczenie powietrza. Ten, ziemi. Ja muszę to inaczej rozplanować. Najlepiej... Muszę wam powiedzieć, że najlepiej stawiać oczyszczalnie ścieków ten. Obok pompowni wody. Najlepiej wtedy jest. Mimo, że mieszkańcy jednak będą narzekali, no ale... No szybko zatrudniajcie, bo te ścieki stoją w miejscu! Przecież zaraz będą się... No zatrudnijcie, żeście kogoś, bo te ścieki zaraz całe miasto, no! Przynajmniej tutaj wody nie braknie już nam. A ja... Ten, jednak ten... Te ścieki od nas stop. Już nie będziemy kupowali. Mamy swoją oczyszczalnię. Oczyszczać ścieki miasta Mad Band, dobrze. A ja przynajmniej tam zaoszczędzę na oczyszczalni ścieków. Coś jeszcze? Gdzieś jakąś strefę powiększyć? Boję się tutaj powiększać strefy, bo tutaj jest ta szyb naftowy. Też bym musiał tutaj parki postawić. To dobry pomysł, zrobię tutaj park. Zrobię to tak samo jak tam. Dobra. I to jeszcze troszkę powiem. Nie chciałem tego tak powiększać. Ale mogę jeszcze troszkę powiększyć dotąd. Już dość. Dobra. To ja tutaj daję ten park. I już nie będą narzekać. Czemu tam da się ten zrobić strefę po ten mieszkalną, skoro tam... I jest git. Obok oczyszczalni ścieków. Obok oczyszczalni ścieków też bym mógł zrobić park. Tu. I tu jeden jeszcze. Ach.
chodźcie drogi. Ja i tak będę potem polepszał te drogi. Ulepszał znaczy się będę te drogi, także... Tutaj tak musi być. Dobra, trudno. To jeszcze tutaj postawię ten parczek. 29, wow, już widzę. Tutaj będzie jedna strefa. Tutaj będzie ten. A tutaj zrobię na połowę. O, i jest dobrze. I ci skorzystają i ci będzie dobrze. A tutaj wybuduję taką dróżkę, taką drogę do tamtej części miasta. O, i też będzie dobrze. Może tutaj mają, ale... Ale... Trudno. Czy ja mogę polepszyć tutaj drogę? A tutaj są takie duże drogi. To ja bym je najchętniej, te duże drogi polepszył w... centrum. A, tutaj. Przynajmniej trochę te budynki może się ten większy porobią. O, skorzystają na tym. A nie, tak, tak. Już wszędzie? Tu jeszcze. Dobra. No i już jest o wiele lepiej. Także może być. Potem się polepszy oczywiście drogi wszędzie. Widzę, że już prawie całe miasto zabudowałem. Jeszcze tylko tutaj mi takie miejsce zostało. Ale to dobrze. Z jednej strony dobrze, że ja to miasto całe zabudowałem. Co ja robię? Nie to, to chciałem. To chciałem, bo chciałem jakąś tą atrakcję postawić. Wielka kotka wielkiej lamy. To co ja postawię. I ten, no, wkoło strefę komercyjną. O, ratusz ulepszył. I tyle. Już nie dodaję żadnych modułów, bo już mamy. Mam już w regionie wszystkie moduły, także jestem zadowolony. O, w ten sposób. Tutaj się da sklepy, żeby mieli ten... I tyle. Bo tutaj, żeby ten wody mi starczyło. Żebym mógł dodać jeszcze... A to po tej stronie się doda. Dobra. To tutaj mogę dodać. O, teraz będzie dobrze. Trochę powiększę może jeszcze tu. I postawię parczek. Bo nie zostawię to miejsce na jeszcze dodatkowe kiwony. Parczek, park postawię gdzie indziej tu. Tutaj zrobię tą strefę mieszkaniową. O. Ojej, mordelca na wolności. Gdzie jest ten posterunek policji? Tu? O, cele więzienne. A nie, myślałem, że już są pełne wszystkie. Postawię wam ostatnią tą. O, patrzcie, ile my zarabiamy. Fajnie, na godzinę. Bardzo jestem zadowolony z tego. Jeszcze dodatkowo dochodzi do tego ten szyb naftowy, także widzę, że moje miasto się świetnie rozwija. Muszę wam powiedzieć, że mam SimCity 4. Grałem sobie trochę w SimCity 4. Muszę wam powiedzieć, że ja nie rozumiem kompletnie działania tej gry. Tam jest wszystko trudne. Szybko bankrutuje moje miasto. Naprawdę. Tutaj... No, nie wiem, czy 7-letnie dziecko umiałoby w to zagrać. Muszę ten, swojego kuzyna zaciągnąć do gry w SimCity i zobaczyć, czy on będzie umiał w to grać. Kurde, jestem zadowolony z tych parków. Tak, po prostu widziałem to gdzieś na filmikach na YouTube, że to tak można właśnie wykorzystać tutaj fabryki, a tutaj można park zrobić, żeby trochę to wiecie, czyściło powietrze. O, motele jakieś wybudowali. Pierwszy raz taki budynek widzę. Fajnie. Ale jakby tak zbudowali większe te motele, to bym był jeszcze bardziej zadowolony z tego. Tutaj się budują większe te, widzę,
budynki wyższe, takie biurowce, można to tak nazwać, takie nowojorskie jakby. Dobra, oni widzę, że tutaj się fajnie rozbudowywują. Oni nie chcą się rozbudowywać. Nie wiem czemu. Czy jest popyt na ten? Dla zamożnych? Są dla zamożnych. No, ja chcę zobaczyć. Strefy zamieszkaniowe dla zamożnych. Zielone, popyt na domy. Ciemnozielony, regionalny popyt na domy. Regionalny popyt na domy. Zielony popyt na domy. I dla tych też jest duży popyt. Boję się, bo nie wiem, co z tego wyjdzie. Czy mi mieszkańców zaraz nie będzie brakowało. Ale tutaj polepszyłbym te drogi całkowicie. Tu. Prawda? Postawiłbym tutaj park dla zamożnych, czyli ten największej klasy. I zobaczyłbym, jakby to wszystko wyszło. Jeszcze gdzieś tutaj mogę tą drogę polepszyć. O, i przy tym zegarze. Czemu tutaj nie jest droga ulepszona? Tam jest, a tu nie. To ulepszymy, mamy dużo kasy, to mogę ulepszać te drogi, dobra. Tutaj ulepszone są, to jeszcze tutaj ulepszy. Akurat przy atrakcji to jest myślę. Lubisz komórki? Oczywiście, że tak. Nowy wieżowiec biurowy oferuje pracę miejscowym. Gdzie się ten wieżowiec? No tutaj się wieżowiec biurowy buduje, świetnie. Także tak, ja teraz robię pierwszy krok, postawię jeden taki większy park. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze tutaj postawię. I tutaj postawię. Jeżeli mi zaczną tracić się mieszkańcy, trudno, oni i tak powrócą. Tylko nie wiem, w jakim stylu. Nie wiem, co tutaj się w ogóle zacznie nawet budować. 33 tysiące, już 2 tysiące mieszkańców mi umkło. Także troszkę się boję tego. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj się widzę, budują na razie te domki, te jednorodzinne. Kurde, już 30 tysięcy. No to będzie jeszcze bardziej spadało. Ja nie chcę, ja niepotrzebnie to robiłam. No, wybudują takie coś i to w tym będzie mieszkał, jak to pewnie drogie czynszowo. To przynajmniej niech się do 30 tysięcy zrobi. Kolejny wieżowiec tutaj budują, a ja już wiem, jaki on będzie wielki. To będzie chyba pierwszy wieżowiec. A tutaj budują bloki mieszkalne. No, jak zbudują ten wieżowiec, on będzie naprawdę wielki, bo ja wiem, jak jego tekstura wygląda. Tam nawet mam u siebie w mieście. Czy serio już takie budynki? Ja mam tam u siebie w mieście. Prawdopodobnie tak. No, mam tam duże budynki. Już trochę tych biurowców się nabudowało i tych drapaczych mur. Za dużo parków tam postawiłem, właśnie tych takich, co teraz stawiałem i też trochę mi mieszkańcy spadli i potem się nagle tak zrobiło dużo ich. Co? A. Dopiero na drugi dzień, jak nastanie dzień, to dopiero się zaludnił te. To dopiero wtedy się zaludnią właśnie te firmy puste. Także widzicie, już możecie nawet zobaczyć, że to jest ogromne. Dobra, także jestem coraz bardziej zadowolony z tego, że moje miasto się już tak szybko rozwija. W SimCity 2013 miasta się naprawdę szybko rozwijają. Nie muszę wam powiedzieć, że rozgrywka jest naprawdę fajna. Mimo, że te mapy są małe, ale da się to ogarnąć. Ja umiem to ogarnąć i jakoś nie narzekam. Wszystko mi się zmieści. O, widzicie, jaki wielki. Wszystko mi się zmieści, także... To znaczy, mi się mieści wszystko. Nie wiem, jak u was, bo ja umiem zagospodarować dobrze miejsce w SimCity tym... Nie narzekam na to, że są małe mapy. No jednak, ale... No jednak mogłyby być trochę większe. Nawet trochę. Tak o... No trochę, no jeszcze dotąd jakby tutaj dali, to
To by było fajnie. No, tak dotąd. No, ale mówią, że komputery by tego nie pociągły. Jak to by nie pociągły? Pewnie, żeby pociągły. No, ale jak tak twierdzą, to ja już się w to nie wtrącam. Ja tej gry nie tworzyłem. Nie tworzę, a szkoda. Bo bym wszystkie wasze te pretensje co do tej gry rozwiał. Ale ta gra już podobno nie jest wspierana i... Żadne aktualizacje mają nie wyjść. Dobra, jak widzę, to moje miasto jest w miarę, Tutaj się cały czas jakieś budują wieżowce. Na razie nic takiego nie ma. Dobra. Dzisiaj, nie wiem, już kończyć nagrywanie, bo tak mi się już trochę nudzi w tym SimCity, jak ten, ale nie chodzi mi o to, że teraz mi się po prostu nudzi, bo już nie mam co tutaj budować, już powiększyłam trochę te strefy mieszkalne. W ogóle. Tutaj nie wiem co zbudować, bo tutaj wiatr wieje w tamtą stronę. Jest zanieczyszczenie powietrza. A zaraz wam pokażę. O. To zanieczyszczenie po prostu w tamtą stronę idzie. Zanieczyszczenie ziemi też jest. Tutaj jest największe. Dobrze, że to jeszcze tutaj nie trafiło. Parki chronią. Parki chronią. Widać, że chronią. Tutaj wiatr wieje w tamtą stronę. No i... mapa zarazków. Zarazki są tutaj w tym parku. No niestety. Ale jakoś to będzie trzeba przeżyć. Po to te parki są. Dobra, czy tutaj już ktoś? Tak, mamy wielkie zyski. Centrum korporacyjne. Do naszych interesów potrzeba więcej turystów. A pokażcie mi transport publiczny. Właśnie, tramwaje. W moim mieście tamtym mam już tramwaje zrobione. Nie wiem, czy tutaj zrobić, tylko że ja w tam mam więcej tych dróg, tych najdroższych. Tutaj mam tak, terminal promów, statki. 1267 pasażerów dziennie. Tak. 5 na dzień, 60. O, tutaj do tego portu najwięcej mieszkańców. Chyba, że oni po prostu przypływają tutaj, żeby zamieszkać. Co to, ja płynę? Ciekawe jak. Kto mną gra, przyznać się? Kto zhakował mój komputer? Czy teraz gra mną? No ja nic o tym nie wiem. Kolejne wieżowce się budują. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Czy to tak szybko. Szkoda tylko, że to są te, wiecie, te wieżowce komercyjne, bo w tamtym mieście mam wieżowce mieszkalne. Takie bardzo dobrze rozwinięte. O, czemu ktoś zrezygnował z tego? A taki fajny wieżowiec się duży budował. Trudno, ja nie, ja ten w politykę Simów nie... i się nie wtrącę. Tutaj widzę, że się ten rozbudowywują dalej. Dobra. Będę kończył ten odcinek już. Był chyba krótki, a może i nie. Może taki wystarczający po prostu. Wszystko dzisiaj ogarnąłem, jak widzicie. Strefa się Stref więcej nabudowałem. I myślę, że miasto już w następnym odcinku się już naprawdę dobrze rozwinie. No także, dzięki za obejrzenie. Jeżeli oczywiście odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.